24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Witam. Dzień dobry panu, witam państwa. Panie pośle, rozmawiamy w sytuacji wojennej, w obliczu wojny, która, ja nie waham się stwierdzić, że jest to nasza wojna, chociaż toczona innymi, czyimiś rękoma. I wiem, że politycy będą starali się zatrzymać Polskę z dala od tego konfliktu zbrojnego, od udziału bezpośredniego, ale pytanie najpierw może, jak pańskim zdaniem ta kwestia wpływa na polską politykę. Czy to jest coś, co pańskim zdaniem, przynajmniej na jakiś czas, potrafi nas zmusić do odsunięcia na bok tych różnych kłótni, często duperele, nie waham się stwierdzić, w porównaniu z tym, z czym mamy teraz do czynienia. Widzę, że po prawej stronie, no wyłączając część posłów Konfederacji, dla których nawet widzę śmierć kobiet i dzieci, to jest jakiś powód do wesołego happeningu nawet na tematy socjalne i podatkowe, ale po prawej stronie widzę, jest próba powstrzymania tych swoich harcowników. Czy wy będziecie po swojej stronie umieli powstrzymać swoich? Mam nadzieję, że tak. Znaczy, to jest naprawdę poważna sytuacja i świat, również Polska, będzie już inna po tym kryzysie, bo spodziewam się, że ta wojna kiedyś się skończy albo zostanie ograniczona znacznie w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. I powinno być tak, że w wielu dziedzinach, choćby w temacie bezpieczeństwa, ja wczoraj opublikowałem właśnie takie 10 postulatów takiego pakietu pilnego wsparcia w nawiązaniu do ustawy o obronie ojczyzny, którą przyjęliśmy w ostatnim posiedzeniu, podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, czyli choćby nawet w tym zakresie militarnym mamy dużo do zrobienia. Ale w ogóle też i przewartościowania całej polityk energetycznej, społecznej, zdrowotnej, dlatego że no wiemy dobrze, przed chwilą pan minister Szafernaker podał liczbę 1 740 000 uchodźców, którzy już weszli do Polski i duża część z nich zostanie tu w Polsce. I to będzie wymagało też pewnego rozsądku i zgody co do tego, jak mamy tych uchodźców tutaj ugościć, ale też i w pewną jego część na pewno włączyć do naszego społeczeństwa na stałe, bo oni tego będą chcieli. Widać, że nie wszyscy garną się na wyjazd dalej do Niemiec czy do innych krajów Europy Zachodniej. Tak, ja może to wtrącę, też wytłumaczmy, bo też rozmawiałem z wieloma tymi ludźmi, oni się nie garną też na wyjazd dalej, chociaż wiadomo, że w takich Niemczech czy Kanadzie żyje się lepiej, wygodniej, także uchodźcom, nie ma co ukrywać. Także dlatego, że teraz jest mniejsza grupa tych uchodźców, ale oni mają jednak nadzieję, że to się szybko skończy, a z Polski wiadomo, ten powrót jest najbliższy, a także no, taka rzecz, która brzmi bardzo ponuro, ale no, jedna z kobiet, z którą rozmawiałem, powiedziała mi wprost, jeżeli mój mąż będzie ranny, to większa szansa, że ja go zobaczę w szpitalu w Polsce będzie niż w Kanadzie czy w Niemczech, tak? Pełna zgoda. Co do naszych harcowników po stronie Koalicji Obywatelskiej, to przypominam panu, że ci harcownicy, jak pan ich nazywa, w dużej części wykazywali taką wrażliwość przy okazji kryzysu na granicy białoruskiej w kategoriach właśnie praw człowieka, troski o imigranta, niezależnie od tego, jaki ma paszport i niezależnie, jaki ma kolor skóry. I tu myślę, że ta wrażliwość dzisiaj jest trochę też potrzebna i rządzącym, bo wtedy wydawało się, że wystarczy tylko powiedzieć, że to są przybysze z Afryki, którzy nie chcą tu, czy z Azji, z krajów arabskich, nie chcą tu pracować, chcą tylko żyć na socjalu i chcą nam zdemolować naszą kulturę, religię i zwyczaje. Okazuje się, że życie jest bardziej skomplikowane i myślę, że to, co dzisiaj stoi przed jakim wyzwaniem stoimy, to to, żeby władza też potrafiła identyfikować, kto do nas przyjechał pod kątem wykształcenia, kwalifikacji. Mówimy dobrze, że przed COVID-em szczególnie problemy na rynku pracy, z pracownikami, no mamy to samo w służbie zdrowia od wielu, wielu miesięcy, były potężne. I teraz chciałbym, żebyśmy dzisiaj jako politycy potraktowali tę falę emigracji też jako pewną szansę na ustawienie po nowemu paru systemów w Polsce, no właśnie w kategoriach rynku pracy i tego, jak na przykład będziemy mieli przyrost naturalny, no bo przecież większość z tych imigrantów to są dzieci. Jeżeli one zostaną, to jest i będą chciały być tutaj, będą się uczyły w szkołach, to jest przyszłość dla naszego kraju. Ale to wszystko trzeba bardzo rozsądnie rozłożyć i to, o czym dzisiaj mówi się
w debacie publicznej i jest różnica między rządzącymi a opozycją, to to jak zagospodarować tych imigrantów, jak oni mają na terenie kraju się, tak można powiedzieć, równomiernie rozpływać, bo dzisiaj widzimy dantejskie sceny na dworcu centralnym w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach. A ci ludzie często boją się jechać gdzieś dalej na prowincję, bo im się ta prowincja kojarzy z taką prowincją, jaką znają na Ukrainie. I teraz my musimy muszą władze, czyli ktoś, kto reprezentuje rząd, przekonywać tych imigrantów, słuchajcie, możecie pojechać do powiatu wieluńskiego, do powiatu powiedzmy gdzieś tam kartuskiego i warunki mieszkaniowe, warunki życia nie będą gorsze niż dzisiaj w Warszawie, a nawet lepsze, bo wy dzisiaj gnieździcie się na hali Torwaru, czy na jakichś innych na jakichś halach wystawienniczych, gdzie łóżko obok łóżka, a możecie pojechać właśnie dalej i tam zacząć tak naprawdę nowe życie, albo no, funkcjonować tam dość spokojnie przez wiele, wiele lat. Ja, jak pan pewnie wie, dużo czasu spędzam w Szczyrku. Miasto absolutnie cywilizowane, kurort narciarski. Nie mamy zbyt wielu dzisiaj tu Ukraińców, a myślę, że w wielu domach, w wielu pensjonatach ci ludzie by się tu nawet przydali. Ja już nie mówię o to, że mogą zamieszkać, ale że oni od razu mieliby tu pracę, opierunek, wszystko. I to myślę, że całe rodziny, więc to jest dzisiaj potężne wyzwanie, żeby nie zmęczyć tych imigrantów taką mordęgą tego, że koczują gdzieś na salach gimnastycznych i naprawdę nie wiedzą, co będzie z nimi w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu, a prawdopodobnie ta wojna się szybko nie skończy, a jak nawet się skończy, to dla wielu z nich nie ma do czego wracać, bo ich domy są zniszczone i warunki, w których żyli nawet przed wojną, też mocno odstają od tego, co my dzisiaj mamy w Polsce jako przeciętną. No to dodajmy, że to wynika z oczywistego takiej obawy także emigranckiej, że jeżeli pojadę na prowincję, będzie trudniej z życiem, trudniej z pracą, a w dużych miastach zawsze jakoś to będzie. Rzeczywiście to jest bardzo duża obawa, także związana z tą różnicą między prowincją a dużym miastem w warunkach ukraińskich. Panie pośle, kiedy myślałem o harcownikach, myślałem też o tym nieszczęsnym głosowaniu, nie waham się stwierdzić, w Europarlamencie w tym tygodniu za sankcjami dla Polski. Przypomnijmy, w Europarlamencie między innymi Magdalena Adamowicz, Marek Belka, Robert Biedroń, Jerzy Buzek. To Jerzy Buzek, to mam nadzieję, że mu się palcą chcą, aż mi się wierzyć nie chciało. Włodzimierz Cimoszewicz, Jarosław Kalinowski, Łukasz Kochut, Leszek Miller, Sylwia Spurek i Róża Thun głosowali za nałożeniem sankcji na Polskę w związku ze złym podejściem do migrantów. Obecnie, w tym momencie. I głosowali za sankcjami w związku z tym, że no, trzeba walczyć o demokrację, kiedy jest wojna na Ukrainie i obłożenie Polski karami. Czy to jest pańskim zdaniem wypadek przy pracy, bo po prostu to wynikało z jakichś harmonogramów? Czy to jest kompletny brak wyczucia ludzi, którzy po prostu za długo już może, no co tu dużo mówić, żyją w wygodzie w Brukseli i oderwali się od rzeczywistości? No nie jestem rzecznikiem tych państwa i trudno mi się za nich tłumaczyć. No, część jest co do z listy koalicji, w której pan był i tak, ale przypominam panu, że ja do koalicji dołączyłem rok po tym, jak odbyły się wybory europejskie. A to i zawsze wygodnie tak przypominać, tak. Nie ponoszę za to takiej bezpośredniej odpowiedzialności politycznej. Ale musi to pana uwierać na pewno. Natomiast no, to jest właśnie też pewien paradoks. Znaczy dzisiaj Polska jest na językach elit całego świata. Choćby właśnie z tego powodu, że przyjęliśmy 1 740 000 imigrantów. I to jest dobry przyczynek do tego, żeby robić wokół Polski dobrą atmosferę, wejść do takiego klubu najbardziej elitarnego w dyskusjach o polityce imigracyjnej, ale tak naprawdę w ogóle o polityce europejskiej, polityce atlantyckiej, bo tu się wszystko zmienia. No i co? I po drugie, i zamiast wejść tam z podniesioną głową, my dzisiaj wszyscy cały czas tłumaczymy się za wybryki Prawa i Sprawiedliwości w kategoriach łamania praworządności. Przecież ta historia toczy się od kilku lat. Znaczy wiadomo było, że jeżeli zostanie uruchomiony tam artykuł odpowiedni traktatów i będą kolejne etapy różnego rodzaju z przesłuchań, raportów o tej praworządności w Polsce, to się dla nas źle skończy. I teraz Mateusz Morawiecki zamiast
koncentrować się na przekonywaniu na przykład przywódców europejskich, żeby przyjęli część tych imigrantów, którzy tu do Polski przyjechali, żeby to zrobić w sposób zorganizowany, skoordynowany i tak dalej, to Mateusz Morawiecki dzisiaj cały czas mówi, premier Mateusz Morawiecki mówi, dajcie nam pieniądze, bo my ratujemy imigrantów. O, premier Holandii powiedział, że nie przyjmie imigrantów. O, skandal. Znaczy, kłopot jest taki, że rząd sam wygenerował kryzys w innej przestrzeni, który się nie resetuje w sytuacji, kiedy mamy nawet problem. Panie Boże, to prawda, ja tylko wtrącę. To prawda, on się nie resetuje, ale czy nie jest tak, że w obliczu śmierci dzieci i kobiet nie powinien być zawieszony na, nie wiem, pół roku i za pół roku Unia wróci do tych wszystkich fochów i do tych spraw, bo one są naprawdę dużo mniej istotne niż to, z czym mamy teraz do czynienia. Ma pan rację, bo ja uważam, że dzisiaj jeszcze kraje Zachodu do końca nie doceniają powagi sytuacji, z jaką mamy do czynienia na Ukrainie. I ta historia tych przekazania naszych migów na Ukrainę tak pokazała, że ta wrażliwość wbrew pozorom nie jest tożsama między Warszawą, Paryżem, Madrytem czy Rzymem, czy nawet Berlinem. I dzisiaj jest czas na to, gdybyśmy mieli dzisiaj ten reset, bo naprawdę Komisja Europejska miała dużo dłuższą listę zarzutów wobec Polski, a dzisiaj to się sprowadza tylko do jednej rzeczy. Zlikwidowanie Izby Dyscyplinarnej. I rozumie to również prezydent Duda, bo w końcu w tym kierunku zaproponował zmianę ustawy. Natomiast nie rozumie tego Mateusz Morawiecki, nie rozumie tego Jarosław Kaczyński i uważają, że dzisiaj, i również Zbigniew Ziobro, który jest twórcą tych rozwiązań, że dzisiaj przez tych imigrantów ma być kompletny reset i ma być rządzącym darowane to, że łamali praworządność. Tam chyba nikt nie żąda darowania, tylko raczej... Nie zanosi się. To trzeba sobie powiedzieć uczciwie. Lepiej to odpuścić i moim zdaniem wtedy Mateusz Morawiecki będzie naprawdę w elitarnych pokojach rozmawiał z najważniejszymi politykami świata zachodniego i będzie tam traktowany poważnie i możliwe, że ci liderzy będą od razu wyjmować portfele kłaść potężne pieniądze na stół, łącznie z KPO, bo KPO to jest również kwestia, o czym mówią już ekonomiści, czyli Krajowy Plan Odbudowy, czyli to te sporne pieniądze, których Komisja Europejska nie chce Polsce uruchomić, to będzie miało przełożenie na spadek PKB na najbliższe 2 lata, a może dłużej. Jeżeli dołożymy do tego inne impulsy spadku PKB, to może się okazać, że prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński już nie będzie miał takich słodko-kwaśnych informacji dla Polaków na kolejnych konferencjach przy podwyższaniu stóp procentowych, tylko będą to tylko kwaśne informacje i nie chciałbym tego. KPO jest na pewno jednym z tych rzeczy, które powinno być natychmiast odblokowane, a jestem przekonany, że w ślad za tym z uruchomieniem KPO popłyną duże pieniądze na pomoc dla Ukraińców, tak żeby to też nie cały ciężar przyjmowania tych imigrantów leżał tylko na budżecie Polski, budżecie Polaków, podatników, no bo ten budżet składa się z tego, co płacimy jako podatnicy. No oby, miejmy nadzieję, że też Unia Europejska, kraje zachodnie generalizując już tak będą bardziej wyczuwały to, co się naprawdę dzieje za granicą, tuż za jej granicą na Ukrainie. I że dojdzie tam do pewnego przebudzenia w niektórych krajach, bo wiemy dobrze, że to nie jest równo rozłożone. Nie jest proste. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Polskie Radio 24.